Stella, czy ty się spodziewałaś, że uczestnicy wyrzucą was przed finałem? Tak, spodziewałam się tego. Wydaje mi się, że czuli troszeczkę zagrożenie, bo jednak byliśmy silną parą. No, cały czas spędzaliśmy ze sobą jak najwięcej momentów i troszeczkę byliśmy może odizolowani, no ale też o to chodzi, żeby budować relacje z A co ty partnerem. sądzisz o ich argumentacji, że wy się cofacie do tyłu, że się cofaliście do tyłu? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Co prawda mieliśmy wzloty i upadki, ale te wzloty i upadki tylko i wyłącznie wzmocniły naszą więź. No, musieli coś powiedzieć. I nie mam im kompletnie tego za złe. A czułaś się przez chwilę skrzywdzona? Bo jeżeli patrzylibyśmy na tę sytuację uczciwie, no to powinna chyba odpaść Ania z Czarkiem, bo ich relacja była taka chwiejna, a wasza była no już tak jakby mocno zbudowana. Nie, ale ja się kompletnie czuję pokrzywdzona, ale odnośnie Ani i Czarka, no rzeczywiście oni się dopiero docierali, dopiero się poznawali i ta relacja może nie była na tyle silna jak nasza, ale podejrzewam, że też po prostu taka no, dość intensywna. Natomiast no co, my się spodziewaliśmy i nam, ja nawet nie myślałam o tym, o wygranej. W ogóle nasze początki rozmów to my już wcześniej wiedzieliśmy, że odpadniemy. Tak czuliśmy wcześniej, jak siedzieliśmy w kręgu i nawet Piotr powiedział, że tylko ma nadzieję, że po prostu nas zabiorą do tego samego hotelu. Pamiętam, jak już w kręgu siedzieliśmy dwa wcześniejsze chyba parowania nawet, to już myśleliśmy, że odpadniemy. Dlatego, że tak jak mówię, byliśmy odizolowani, bo spędzaliśmy ze sobą ten czas i mogłoby się wydać, że jesteśmy zbyt nudni dla ludzi, ale my się świetnie ze sobą bawiliśmy i spędzaliśmy ten czas. A czy twoim zdaniem, jeżeli weszlibyście do finału, to namieszalibyście tam mocno? Mielibyście szansę na zwycięstwo? Kurczę, no myślę, że tak, że mielibyśmy tą szansę na to zwycięstwo, patrząc teraz na komentarze ludzi, więc tak. Czyli trochę szkoda.